Niech się w Tobie weselą ci, którzy imię Twe miłują. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większy od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przekazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi, ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, drodzy wierni, dziś wspominamy znanego świętego w naszym zgromadzeniu franciszkańskim w kościele katolickim, a nazywa się Bernardyn ze Sieny. Urodził się we Włoszech, w południowej Toskanii w 1380 roku. W wieku 6 lat został bez rodziców. Jako młodzieniec studiował prawo obywatelskie i kościelne. Był lubiany w towarzystwie. W 1400 roku podczas dżumy bezinteresownie pomagał chorym i zagrożonym i swoją posiadłość, swój majątek rozdał ubogim. Do zgromadzenia franciszkańskiego wstąpił w wieku 22 lat, a rok później został wyświęcony na kapłana. Tak było w tamtym czasie. Krzewił odnowę zgromadzenia franciszkańskiego, stworzył wiele uniwersytetów. Napisano, że święty Bernardyn ze Sieny dla wielu był bodźcem w duchowości i świętości. I miał wpływ na wielu franciszkanów, o których wspomniałem. Ten święty był doskonałym mówcą i tym, który niestrudzenie głosił Słowo Boże we Włoszech. Po jego homiliach wielu ludzi jednało się z bliźnimi i przebaczali sobie wzajemnie. Święty Bernardyn zmarł w Aquili w 1444 roku w wieku 65 lat. Świętym
ogłosił go papież Mikołaj V, tylko 6 lat po jego śmierci. Przed czytaniem z Dziejów Apostolskich czytaliśmy w kolekcie następujące słowa. Boże, Ty świętemu Bernardynowi, prezbiterowi, dałeś ogromną miłość imienia Jezus. Przez jego zasługi i orędownictwo zapal w nas ogień miłości ku Tobie. Ten święty na piersiach zawsze nosił tabliczkę z monogramem IHS, co oznacza imię Jezusa Zbawiciela. Uważany jest za tego, który upowszechnił kult i nabożeństwo do Najświętszego imienia Jezus. W Dziejach Apostolskich w trzecim i czwartym rozdziale czytamy, że Piotr i Jan wchodzili do świątyni i spotkali chromego. Nigdy nie chodził. I ten chromy człowiek poprosił ich o jałmużnę. Oni spojrzeli na niego, a Piotr powiedział: nie mam srebra ani złota, ale to, co mam, dam Ci w imię Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Chodź. Ten chory pospiesznie wstał i zaczął chodzić i podskakiwać. Wtedy Piotr zwrócił się do starszych i zwierzchników, mówiąc: wiedzcie wy wszyscy i cały naród izraelski, przez imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. I nie ma żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. W dzisiejszej Ewangelii, według świętego Jana, Jezus mówi: cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Bracia i siostry, widzimy na tak wielu przykładach pobożnych, błogosławionych, świętych dusz w chrześcijaństwie, że słowa Jezusa realizują się poprzez tych, którzy kochają i czczą święte imię Jezus. Oni miłują Trójjedynego Boga, modlą się do Ducha Świętego, dlatego też przyjmują tak wiele darów duchowych, poprzez które imię Boże jest wysławiane i czczone. Jezus powiedział do swoich uczniów i do kapłanów następujące słowa: dana jest mi wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie i uczyńcie moimi uczniami wszystkie narody, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zachęcajmy się wzajemnie, by nie wstydzić się imienia Jezus, aby nie wstydzić się przed chrześcijanami, czy też osobami, które należą do innych religii, czy też mają inne światopoglądy. To znaczy, abyśmy nie wstydzili się wyznać, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Wyznać, że Jezus jest Chrystusem, to znaczy, że jest Zbawicielem, Bogiem. Często przydarza nam się to, że wstydzimy się przyznać do tego, że należymy do Jezusa.
Nie wstydźmy się naszego Zbawiciela, tak jak niektórzy chrześcijanie, tacy jak intelektualiści, sportowcy, czy też odnoszą sukcesy w innych pracach, nawet niektórzy kapłani. Mianowicie, gdy napiszą obszerny, dobry artykuł w prasie, czy też są gośćmi jako praktykujący wierni w emisjach, gdzie zaprasza ich inny wyznawca innej religii, albo ten, kto jest być może ateistą. I oni wtedy wstydzą się Jezusa. Zaprasza ich jako wierzących, ale na podstawie tego, co słyszysz i przeczytasz, nigdzie nie słyszysz tego, że imię Jezus zostało wspomniane, albo też ledwie wspomniano o Jezusie z Nazaretu jako o osobie historycznej. Skąd wiemy, że się wstydzą? Tak dużo mówią, czy też piszą artykuł na kilka stron, a nigdzie nie wspominają, że Jezus jest Mesjaszem, że Matka Boża jest Bogu Rodzicą. Nie wspominają o miłości do Kościoła. Nie wspominają o Trójce Przenajświętszej, czy też o sakramentach świętych. Mówią tylko. Na przykład ci, którzy nie są kapłanami, mówią w tej chwili: Bogu dzięki, że mi się udało, że odniosłem sukces, albo modlę się do Boga, aby odnieść sukces. Czy też mówią: wierzę w Boga. Tak mówią też niewierzący, czy też ci, którzy należą do innych religii czy światopoglądów. W istocie tak mówią wszyscy, tak jakby stało się popularne mówienie tych słów. Wierzę w Boga, modlę się do Boga. Nawet ci, o których wiemy, że się nie modlą, mówią: prosiłem Boga albo modlę się do Boga, abym był zdrowy, aby mi się udało, aby nic złego się nie wydarzyło. W zasadzie się nie modlą, tylko tak mówią. I to stało się hasłem, które jest wrzucane do codziennej mowy wśród wierzących i niewierzących. Modlę się i codziennie dziękuję Bogu. Drodzy chrześcijanie, jak często na naszych ustach jest imię Jezusa i błogosławionej dziewicy Maryi, jeśli jesteśmy chrześcijanami. Jezus mówi: kto powstydzi się mnie przed ludźmi, ja również powstydzę się go przed moim Ojcem, który jest w niebie. Dlaczego my, chrześcijanie, przed tak wieloma ludźmi wstydzimy się Jezusa, Matki Bożej, Kościoła i sakramentów? Jak wielu wychodzi na ulicę i chwalą się czymś, co jest dewiacją, zboczeniem. Maszerują ulicami i walczą o swoje prawa, a chrześcijanie się wstydzą wyznać, że należą do Chrystusa. Gdzie są chrześcijanie? Dlaczego wstydzą się Trójjedynego Boga i swego Kościoła, swoich przekonań, przykazań Bożych i podstawowych wartości i zasad chrześcijańskich? Dlaczego wstydzimy się wyznać, że Jezus jest Mesjaszem? Święty Bernardyn ze Sieny powiedział: imię Jezusa jest blaskiem głosiciela, dlatego że sprawia, iż Jego słowo jest głoszone i słuchane z jasnością. Święty Franciszek z Asyżu, płacząc
i chodząc wokół mawiał: miłość nie jest miłowana. A wiemy, że myślał o trójjedynym Bogu, o Jezusie, którego ludzie nie kochają wystarczająco. Bracia i siostry, drodzy chrześcijanie, kochajmy Jezusa w Trójcy Przenajświętszej i Matkę Bogu Rodzicę i żyjmy w sposób sakramentalny. To jest droga, która prowadzi do życia wiecznego. Do tego wzywa nas Chrystus i Jego Kościół, który On stworzył. Módlmy się do Matki Bożej, aby udzieliła, wyprosiła nam łaskę u Jezusa, abyśmy żyli w sposób sakramentalny i nie zawstydzali się przed ludźmi z powodu niej, naszej Matki i Jezusa, naszego Zbawiciela. Teraz zwróćmy się do Boga ze swoimi modlitwami.